witajcie. Drugiego dnia w winnicy. Ale pięknie pachnie ten jaśmin, naprawdę. Jaśmin? Przy drzwiach. Ciemne śniadanie. Fajnie, bo o poranku nie jest jeszcze tak strasznie gorąco. Śniadanko. Dobre jakieś smakołyki. To jest sok winogronowy z wina Maggio. Sok winogronowy z wina Maggio? Mhm. A z alkoholem czy bez? Sok. Sok. Więc taki suchar lwa o poranku. Bo jakby było z alkoholem, to by było po prostu wino. Wygląda trochę jak wino. To smacznego. Smacznego. Okej, słuchajcie, po śniadaniu chwila relaksu. Chcemy trochę odpocząć w winnicy. Ja też niestety jestem chora cały czas, powiem wam. Na chwilę mi przeszło i znowu mi wróciło, więc mam zamiar trochę odpocząć i powygrzewać się na słoneczku. Odpocząć w sensie nic nie robić, tak? W sumie jesteśmy na wakacjach i odpoczywamy cały czas. Więc dzisiaj basenik. O, a my mieszkamy w tym domku. I tam jest nasze okienko. Także całkiem, słuchajcie, przyjemnie. Słuchajcie, co za włoski chaos. Czegoś takiego to ja jeszcze nie widziałem. Jesteśmy w restauracji, gdzie jest grill, szef kuchni. Na miejscu podaje różne rodzaje mięs. My jesteśmy usadzeni tu z jakimiś włoskimi rodzinami. Wino jest included. Tu jest menu. Możecie wybrać. Dwa rodzaje restauracji. Jedna daje steki, a druga daje inne części ciągu. I jeszcze jest bar. A ten pan się chyba polubił, bo byśmy w życiu tu nie usiedli. Pan Włoch, właściciel, na dole wita każdego gościa. Mnie ucałował. Przybił piątkę. Generalnie ucztują tu Włosi. Szokujące miejsce, bo później wam postaramy się pokazać, jak to wygląda z zewnątrz, bo wchodzi się przez maleńką wędliniarnią masarnię i później rozrasta to się na całe budynki, więc pokażemy wam później. Teraz dostaliśmy numer 2, czyli carpaccio. A tatar jest przepyszny, prawda? Rewelacja. O, to był ten pan, który nas usadził. To jest chyba ten pan właściciel. Gdzie? Gdybyście kiedyś chcieli tu przyjechać, to macie tutaj adres i stronę internetową. Lepiej zarezerwujcie, bo możecie nie mieć tego szczęścia co my. A zobaczcie, co tu się dzieje, więc... Obłęd. Dziki obłęd. Ale wszystko pyszne. Fiorentina? Tak. Aha. Wiesz, o co chodzi? Dlatego minimalna porcja to musi, wiesz, być gruba. Okay. I dlatego minimalna porcja u nas w knajpie to jest
półtora kilo, tak? Kilo 200. A ja myślałam, że oni to potem jakoś rozkrawają. Nie, to takie całe dostajesz. Takie taki całe, cały kawałek. No, tak, no ja wiem, ale w knajpie tak. A tu pan ma mniejsze kawałeczki. Słuchajcie, stwierdziliśmy, że w przyszłym roku zabieramy Sosi na urodziny. Tak. Kupimy jej menu mięsne, dokładnie. A słuchajcie, siedzimy z państwem przy stole, którzy są ze Stanów. Pan jest jakimś, bierze udział w zawodach grillowania. Mhm. I dzisiaj robili tego tatara, którego jedliśmy, i mówi, że będzie odcinek stąd właśnie z nimi na Netflixie, w tym show, który się nazywa Chef's Table. Także słuchajcie, też bardzo ciekawie. Idziemy wrócić do miejsca. Pan rozdaje już powoli steki. Dobra, słuchajcie, teraz mamy panczone ze steak. Tak wygląda. Costata alla Fiorentina, to jest dobrze. Widzicie, czyli costata jest z kością chyba. Jest krwista bardzo. Bardzo krwista. Okej, jesteśmy, a od tego się zaczęło. Tak, pan szef. Pan szef. Tak, każdego wita. Ale gorąco, gorąco polecamy to miejsce, jest świetne. Świetne, super. Naprawdę. Mandarki come ti chiami, Alessandro. Fatti mandare, Alessandro. Scrivimi, guarda, mandami un email. Volentieri, Przyszedł panu filmik nasz. Dobrze, wyślij panu. Ciao. Ciao. Ciao, grazie. Poduszka w kształcie steka. A to wszystko mieści się tu. Cecini. Panzano. Panzano i Cecini. Chianti. Ciepło, co? O, taka krówka jest. Hello, witajcie. Buongiorno. Dawno się nie odzywaliśmy, tak, ale mieliśmy napięty grafik. Napięty harmonogram. Zniósł, złamałem nogę. Nie masz złamanej nogi. Mam na pewno złamaną nogę. Też mi spuchła. Ale lew jak to lew, no nie pójdzie do lekarza, no, tylko... byliśmy u lekarza, pani. W aptece. Tylko kupię sobie maść do smarowania. A w ogóle najlepsze, bo jestem chora i chciałam kupić syrop na kaszel i coś na katar. I tak stoję, mówię, kurde Tomek, jak jest katar. A Tomek mówi, pokaż na nos, a obok pani mówi, no, państwo z Polski. I dwie panie w aptece. Polki, no? Polki, tak. Paczka, fajna kurtka przeciwdeszczowa Munklera. Super, no, fajna. Zarąbista. Bardzo. No i lew sobie kupił maść do smarowania złamanej swojej stopy, więc będzie leczył. Tak. Będę leczył to na basenie. Tak. Wczoraj skończyliśmy nagrywać na obiedzie stekowym. A już później nic nie nagrywaliśmy? Nie, bo został w samochodzie. Tak, a dzisiaj mamy trzeci dzień w winiarni. Ostatni niestety. Dzisiaj mamy zwiedzanie i wine tasting. Tak. I lunch. Dzisiaj nic nie jemy na lunch, nie? Nie. Odpuścimy sobie. Wczoraj kolację, dzisiaj lunch. Tak. I przed chwilą też właśnie byliśmy tutaj w Greve. Kupić jeszcze magnesy, jakieś prezenty. I wracamy do win. Ale jest upał nie do wytrzymania. No upał jest. No teraz to jeszcze jest 28,5, to nie jest źle. Wczoraj było chyba 38, jak wracaliśmy. Tak. Shockers. Słońce Toskanii. Ale powiem wam, że mi się tak podoba. Mogłabym tydzień tu siedzieć. Śmiesznie, prawda? Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. No tylko trzeba właśnie wziąć przewodnik, pojechać w jedno miejsce, w drugie miejsce, poleżeć trochę. Super. Lonely Planet.
jeszcze może byśmy podjechali zobaczyć ten klasztor, jak tu jesteśmy teraz. Czy już ci się nie chce? Nie, nie chce mi się. Nie chce ci się, dobrze. Zwiedzanie kościołów jest... To nie jest kościół, tylko klasztor i nie trzeba zwiedzać, tylko tak z zewnątrz moglibyśmy zobaczyć, choć tu idziemy. Nie. No chodź. Ole. No chodź, to jest za zakrętem zaraz. Za zakrętem. No zakrętem naprawdę to za zakrętem. Jest domek. Basen. Zaraz pójdziesz na basen. Zimne picie. Nie masz na razie zimnego picia, więc... Gdzie przecież ten klasztor jest tam daleko? Nie, jest tu włopasz na to Castolle. Bo ja właśnie nie wiem, czy to jest klasztor, czy to jest zamek. I tu jest Castolle to jest winiarnia. Nie. Tak. No to w każdym razie chcę zobaczyć to coś na wzgórzu tutaj jest. Opactwo Cystersów. To nie tu. 16. Tu jest tak ładnie, że zatrzymaliśmy się na chwilę, żeby nagrać ten widok. Zobaczcie. Przepięknie to wygląda. Chociaż to i tak chyba nie oddaje tutaj tych wszystkich dróg, którymi jak jeździmy, to widać właśnie te wszystkie zielone winnice, ale mega klimat, naprawdę. Jesteśmy z powrotem w winnicy. Nie wiem, czy wam pokazywałam nasz domek z zewnątrz. O, my tu mieszkamy. Mamy tak jakby pół tego domku. Cudnie tu jest, naprawdę, prawda? Raj na ziemi. Prawda, Lew? Tak. A tutaj jeszcze rośnie jaśmin przy wejściu, który niesamowicie pachnie, więc w ogóle powiem wam. Czad. Dobra, wchodzimy. Przyszliśmy na basen. Lew się relaksuje. A ja wam pokażę, bo nie wiem, czy wam pokazywałam już, jak tutaj jest ładnie. Tu jest ten domek, w którym mieszkamy. Z drugiej strony. Tutaj mamy ogród. I zobaczcie, to jest przedziwne. To jest drzewo. I na nim rosną jeżyny. Czy to jest możliwe? Zobaczcie. Wygląda jak regularne drzewo. A te owoce wyglądają jak jeżyny. Czy ktoś wie, co to jest? To proszę, niech napisze w komentarzu. Tu jest taki super zaułek, po którym sobie siadam na trawie i montuję vlogi dla was. Bo tu można sobie przestawić leżaczek. O, albo tutaj z widokiem na winnicę. Zaraz wam pokażę, jaki tutaj jest piękny widok. Oliwki tutaj. Mamy. O, i zobaczcie, jak pięknie tutaj wszystko widać. O, no cudny jest ten widok, naprawdę. Słuchajcie, ja po prostu jestem zakochana w Toskanii. Niby nic, niby pola, zielono, ale to ma jakiś taki niepowtarzalny urok i klimat. I szkoda, że jeszcze nie czujecie tego piekącego słońca i tego zapachu. Słyszycie natomiast wiatr, śpiew ptaszków i jakieś tutaj świerszcze czy coś bzyczące w krzakach i to wszystko daje naprawdę taką turbo mieszankę, która mnie po prostu osobiście urzeka, naprawdę. Mogłam tu siedzieć i patrzeć na to cały dzień i nie znudziłoby mi się, bo serio, właściwie jesteśmy tutaj trzeci dzień i tak naprawdę nic wielkiego nie robiliśmy, ale tak mi się tutaj podoba. Samo w ogóle przebywanie tutaj w tej przyrodzie jest dla mnie czymś super przyjemnym. Jakiś przyjemny wietrzyk się zerwał. O, a tutaj tu jest taki infinity pool. I tak to wygląda. Jest naprawdę cudownie. A, jeszcze wam pokażę coś, bo u nas w domku są, tutaj są różne książki, albumy i znalazłam taką książkę, którą wczoraj
do połowy przeczytałam i muszę ją zamówić. Polecam wam bardzo. To jest Taschen, Taschen. Ja mówię Taschen, ale pewnie to się inaczej wymawia. Natomiast znacie wydawnictwo. Gdzie są podróże XX wieku. I tutaj jest historia tego, jak ludzie podróżowali i w Europie, i w Stanach, po kolei. O. I jak się zmieniały podróże, hotele i tak dalej właśnie w XX wieku. Niesamowicie ciekawa książka i wzięłam ją sobie teraz nad basen i mam zamiar ją przeczytać do końca, bo to właściwie tu jest więcej ilustracji, bo ona jest w trzech językach, jakby trzy razy jest to samo napisane. No ale tutaj na przykład ten timeline, w ogóle te przedruki starych takich ilustracji, które ja uwielbiam. Palm Beach, Florida, 37 rok. Uwielbiam oglądać takie ilustracje, uważam, że są przepiękne, także jak wrócę do domu, o, to też świetne. Jak wrócę do domu, to na pewno sobie zamówię tą książkę. Spróbuję ją odnaleźć, także bardzo, bardzo wam polecam. Dasz kremik? Już dam kremik, już. Bo już długo czekam. Na kremik. Już. Słuchajcie, jesteśmy w Greve. Po raz kolejny. Stwierdziliśmy, że przyjedziemy sobie na szybki lunch. Jest ekstremalnie gorąco, naprawdę. Dawno, ja nie znoszę źle upałów, a teraz naprawdę powiem wam, że jest ekstremalnie gorąco. Zobaczcie, tu jest taki śmieszny wiatrak, który chłodzi i też rozpyla taką mgiełkę wodną. Tutaj mamy lwa. Co będziesz jadł? Sałatkę? Sałatkę? Watsonie. Sałatkę. Z rukolą, ananasem i awokado. Tak. A ja zobaczcie, pierwszy raz słoń wyszedł na spacer. No co? Piękny. Piękny, prawda? No właśnie. Także, zobaczcie jakie piękne drzwi. Tak się nazywa restauracja. I czekamy na jedzonko. I to jest taka ta twoja pizza, ani okrągła, ani prostokątna, no nie? Coś... Uczył się chyba ten... Ale tak mi się wydawało, właśnie dlatego mi się wydawało, że na tych zdjęciach one też takie raczej jajowate były. Może to tak ma być. Wygląda na dobrą, jeśli mam być szczery. A ja mam tortellini, niestety kurde pietruszką mi posypali, bardzo tego nie lubię. Mam prosciutto e panna, tak? Chyba tak. Także smacznego, Lewek. Smacznego, Słończak.